aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pierwszy list do Koryntian, 2:5. W Atenach o stoi greckiej mądrości na Areopagu apostoł Paweł wygłosił szczególną przemowę, która została opisana w Dziejach Apostolskich, 17, od 22 do 34 wersetu. Później apostoł Paweł podróżował do Koryntu, aby i w tym mieście zwiastować dobrą nowinę o ratunku w Panu Jezusie Chrystusie. Greccy filozofowie dyskutowali wprawdzie o zbawieniu, jednak Paweł, apostoł, określił ich rozważania jako mądrość ludzką. Bożego planu względem ludzi nie można jednak wysnuć z logicznych ludzkich rozważań, lecz to Bóg, sam On objawił, w jaki sposób pragnie uratować swoje stworzenie. Tylko dzięki ofierze pojednania Pana Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany, możliwe jest prawdziwe zbawienie. Właśnie tę nowinę zwiastował apostoł Paweł Koryntianom w jego kazaniu. W nim, w tym kazaniu, dobitnie podkreślił, że mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Pierwszy list do Koryntian, 2:4. Apostoł Paweł głosił im Chrystusa ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian, 1:23 i 2:2. To było decydującym punktem. Apostoł Paweł, jako oczytany i wykształcony człowiek, mógł z ówczesnymi filozofami długo dyskutować i podawać wiele argumentów, jednak nie chciał działać w ten sposób. Nikt by przez to nie zawrócił ze swojej złej drogi do żywej wiary. Boża Ewangelia bowiem nie zwraca się jedynie do naszego rozumu, lecz przede wszystkim zwraca się do naszego serca i sumienia. Szczera, żywa wiara musi opierać się na ukrzyżowanym, umarłym, zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Właśnie to było punktem centralnym Ewangelii Dobrej Nowiny opowiadanej, głoszonej przez apostoła Pawła i do dzisiaj tak jest. Słowo wiara nie oznacza w Biblii jakiejś tam religii czy nawet uznania za prawdziwe chrześcijańskich nauk. Wiara obejmuje o wiele więcej niż rozum lub odczucia. Wiara jest bezwarunkowym zaufaniem Synowi Bożemu, oddaniem Mu swojego życia, całkowitym zdaniem się na Pana Jezusa Chrystusa, na Niego, jedynego zastępcy, jedynego Zbawiciela i jedynego Pana.